Boże prawiedni, upokojajca. Господи помилуй. Царство небесного. Bazylio Jagbiczuk jako prymitywista, jako naiwista, no tak niektórzy określają jego twórczość, ale tak jak wszystkim mówią, gdyby żył, wyjechał z Dąbrowicy Małej, wyjechał z Polski, wylądował gdzieś w Stanach Zjednoczonych, to byłby światowej klasy artystą, malarzem. On wybrał tutaj życie w małej miejscowości, w Dąbrowicy Małej na Podlasiu i tworzył zgodnie z tym, co mu pewnie tam dusza podpowiadała, czyli w jakiś sposób przekazał potomnym te obrazy, które były aktualne za jego życia, czyli obraz tutaj tej podlaskiej wsi. Przekazał również potomnym obraz własnego ogrodu, który tutaj z takim pietyzmem stworzył, po którym już nie został żaden ślad i możemy ten obraz odtworzyć jedynie patrząc na jego dzisiejszą twórczość. Niektórzy porównywali go do Jakuba Rousseau, który właśnie malował przed ponad 100 laty przyrodę. Także można w różny sposób ocenić tą jego twórczość. On był najwybitniejszy tutaj na Podlasiu. Był laureatem Nagrody Kolberga, więc już za życia był doceniony jako twórca ludowy, jako mieszkaniec wsi. On malował różne obrazy. Dla chleba malował sceny religijne, tak jak w kościele w Choroszczynce, tak jak na wielu obrazach, które do dnia dzisiejszego wiszą w wielu tutaj podlaskich domach. Więc potrafił malować w sposób taki niemalże realistyczny. Ale to, co ukochał, bo on sam mówił, że miał różne okresy twórczości, to przede wszystkim ten pejzaż wiejski, którego dzisiaj nie zobaczymy, więc te sceny leśne, sceny z nad rzeki, sceny z pól, gdzie możemy zobaczyć taki krajobraz pożniwny pól tutaj podlaskich. No i właśnie ten ogród, który stworzył, do którego sprowadzał rzadkie okazy, stał się niemalże botanikiem, doskonale poznającym tutaj ten świat roślin. On kochał po prostu przyrodę, Podlasie i swoją twórczością malarską dał temu wyraz. Oczywiście należy też pamiętać o jego tutaj sytuacji jako takiego świadomego swoich korzeni Rusina, gdyż tworzył również poezję w języku ukraińskim, więc to był człowiek wielu talentów. I doceniony, i niedoceniony, gdyż to, co stało się tak jakby z jego domem, który budował po to, żeby po śmierci była w tym miejscu izba pamięci mu poświęcona, żeby te obrazy, które wytworzył, bo nie wszystkie sprzedawał, nie wszystkie rozdawał, żeby te obrazy tutaj pozostały w tej wsi Dąbrowica Mała. Tak się nie stało. Te obrazy trafiły i są prezentowane w takim pięknym miejscu, jakim jest Pałac Radziwiłłów, znaczy obiekty po Pałacu Radziwiłłów w Białej Podlaskiej, ale jego wolą było, żeby ta twórczość pozostała tutaj w Dąbrowicy Małej. I ten testament nie został zrealizowany. Dlatego od 2005 roku w tej wsi organizowane są msze na cmentarzu przy jego grobie, czyli panichidy, i jakieś uroczystości, które już od lat tutaj społeczność, początkowo tylko wsi Dąbrowicy Mała, teraz już również gmina Piszca złączyła się w organizację. No, organizowane są po to, żeby tą postać przypominać. Był człowiekiem, który żył tutaj, w tej miejscowości, i bardzo ważną osobą jest tym ludziom, którzy pamiętają go jako tego przede wszystkim człowieka, ale jako artystę, który no, na pewno jest osobą nietuzinkową, osobą, która przyczyniła się do tego, że powstały różnego rodzaju obrazy, przede wszystkim kwiatów, obrazy przyrody, z którą żył, z którą był związany na co dzień, świętej pamięci Bazylii. I ta przyroda nie była mu obojętna i
ta spuścizna, którą zostawił, to jest również tą, tym ważnym, ważną rzeczą dla tym mieszkańcom, którzy tutaj dalej mieszkają i pielęgnują właśnie pamięć świętej pamięci Albiczuka, przychodząc między innymi tutaj na cmentarz, aby wziąć udział w tym nabożeństwie żałobnym panichida, który u nas się nazywa w Cerkwi Prawosławnej, w której prosimy o spokój jego duszy przede wszystkim i żeby Pan Bóg miłościwy, żeby przede wszystkim dał mu to, czego wszyscy oczekujemy i pragniemy, czyli zbawienie. Gdy miał 6 lat, zaczął rysować węglem na klepisku, bo babcia nie pozwalała smarować po ścianach. Kilka lat później zaczął rzeźbić w drzewie. Najpierw ptaki, potem konie i inne zwierzęta. Rzeźby zresztą nigdy zupełnie nie porzucił, ale przez minione dziesiątki lat przede wszystkim malował. Macie coś, co jest najważniejsze, ludzi. I my tych ludzi powinniśmy pokazywać, szanowni państwo. Powinniśmy pokazywać właśnie życie i twórczość takiego człowieka, na którym inni mogą się wzorować. Ja powiem wam taką osobistą, z tym związaną historię, ponieważ mój dziadek, gdy został przez NKWD wysłany na Sybir za to, że był w AK, wrócił z tego obozu, dzięki Bogu, i wtedy zaczął malować. Stał się takim właśnie naturalistą, który widział to, co się dzieje w jego otoczeniu i zaczął malować. Ja zawsze się zastanawiałem, skąd ta pasja, dlaczego mu to przyszło. Powiedział, że to go bardzo uspokaja. I to pokazuje dla niego jakiś sens funkcjonowania, że wszystko przemija, ale przyroda jest czymś pięknym. I myślę, że szanowni państwo, wszyscy odnajdujemy się, czy to w pisaniu poezji i prozy, czy to w muzyce, czy w malarstwie, odnajdujemy takie swoje drugie ja i to sprawia nam wielką satysfakcję. I życzę tego państwu, że podziwiając dzisiaj obrazy Bazylego Albiczuka, myśląc o tym człowieku, będziecie mieli ten właśnie piękny spokój, ale będziecie mieli te nasze południowe Podlasie w sercu. Dzisiaj jest niedziela, wyjątkowa niedziela na pewno w naszej gminie. Dzisiaj jest spotkanie, impreza poświęcona życiu i twórczości Bazylego Albiczuka, naszego miejscowego malarza, którego sława, jak wiadomo, wyszła poza ramy gminy, poza ramy powiatu, województwa, poza ramy kraju. Zwykle mówi się o tym, że jest to lipcowe spotkanie poświęcone właśnie życiu i twórczości Bazylego Albiczuka. Jest takim corocznym podkreśleniem tego, że ta pamięć jest wiecznie żywa, nie tylko wśród mieszkańców, ale także wśród ludzi z zewnątrz. Jest dużo osób zaproszonych, dużo także zainteresowanych, których dzisiaj przyjechało, po to właśnie, aby w tym wyjątkowym dniu spotkać się, często powspominać, wymienić się doświadczeniami, ale także podziwiać to, co po Bazylim zostało. Jak co roku rozpoczynamy panachidą na cmentarzu przy grobie Bazylego Albiczuka i to miało miejsce o godzinie 14. Później przyjeżdżamy do Świetlicy Wiejskiej w Dąbrowicy Małej. Jest tutaj urządzona Izba Pamięci, ale także taka pamiątkowa tablica, która znajduje się na czołowej, na froncie świetlicy i tam złożyliśmy dzisiaj wspólnie kwiaty i zapaliliśmy znicze właśnie z okazji tego święta. Teraz będą występować lokalne zespoły, jest też coś dla naszych milusińskich. Typowo piknikowa niedziela, spędzona w fajnej atmosferze, rodzinnej przede wszystkim atmosferze, do której zachęcam dzisiaj i cóż, no przede wszystkim, że wszystkim dobrej zabawy. Dzisiaj mogliśmy usłyszeć takie świadectwo osoby, która bezpośrednio znała się z Bazylim i no często przebywała, tak jak zresztą tutaj wspominała, że był to właśnie taki człowiek spokojny, otwarty, człowiek, który był pogodny, nie robił sobie wrogów, wręcz wszystkich do siebie zbliżał. I chyba dzisiejsze właśnie święto jest w takiej atmosferze urządzone, czyli w atmosferze takiej wzajemnej tolerancji i szacunku do każdego.